Moi drodzy, Grand Finals 2015 cały czas trwają, a nam udało się zaprosić do rozmowy wyjątkowego gościa. Mirosław Ziętarzewski, kierownik Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Za nami dwa piękne czołgi. Co tak naprawdę przyjechało dzisiaj do Hali Expo? No, postanowiliśmy zaprezentować dwa eksponaty z dosyć dużej kolekcji czołgów znajdujących się w naszych zbiorach. Nie pojawiło się to wszystko tu przypadkowo. Dobór został opracowany w oparciu o kilka elementów. Po pierwsze, obchodzimy w tym roku zakończenie II wojny światowej, okrągłą rocznicę. Po wtóre chcieliśmy pokazać wkład żołnierzy Wojska Polskiego w to, co działo się na wszystkich frontach II wojny światowej. Od wschodu po zachód, przez Afrykę, Półwysep Apeniński. Wszędzie tam nasi żołnierze walczyli i między innymi walczyli właśnie na takim sprzęcie, jaki możemy Państwu zaprezentować. Bo na przykład pierwsza brygada pancerna, która wkraczała na teren Polski ze wschodu, używała czołgów T-34-85. Co prawda nie tak jak w czterech pancernych IPS-ie przez cały film. Natomiast już kiedy dotarli do wybrzeża, zostali w takie czołgi wyposażeni. I ten czołg, który możecie Państwo tu oglądać, to czołg wyprodukowany jeszcze w okresie II wojny światowej. Podobnie jest z Gryzlim, czyli licencyjną kanadyjską wersją czołgu M4A1 Sherman, który był produkowany w Kanadzie, jak już wspomniałem, i podobnie jak inne pojazdy tego typu, był używany w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Między innymi walczyli na czołgach tego typu żołnierze 1. Dywizji Pancernej generała Maczka, czy żołnierze jednostek wchodzących w skład 2. Korpusu Polskiego. Z tego co widzimy, odwiedzający mogą zrobić sobie zdjęcia z tymi pięknymi maszynami. Czy można zajrzeć do środka? Będzie można zajrzeć do środka. Od razu Państwa zapraszamy. Noc muzeów i siedziba główna, Aleje Jerozolimskie i Oddział Techniki Wojskowej Powsińska 13. Przygotowujemy dla Państwa coś specjalnego. Jak Państwo mogli zauważyć, nie uruchamiamy tych czołgów tutaj, ale 16 maja w muzeum taka sytuacja będzie miała miejsce. Pamiętam, że w zeszłym roku byliśmy zaproszeni właśnie do Muzeum Wojska Polskiego. Wówczas mogliśmy zobaczyć te czołgi w ruchu, te piękne maszyny, które poruszały się, huczały bardzo, bardzo mocno. 16 maja, zapamiętajcie koniecznie tę datę. A mam jeszcze takie pytanie a propos współpracy Muzeum Wojska Polskiego a firmą Wargaming. Na czym ona polega? No, chcemy wykorzystać sytuację, do jakiej zostaliśmy zaproszeni jako posiadacze tego typu sprzętu. Chcieliśmy jak najbardziej wystąpić i wziąć udział w tym przedsięwzięciu, ponieważ uważamy, że jest to bardzo dobra metoda edukacyjna. To, że tak duża grupa ludzi przychodzi, gra w World of Tanks, przychodzi tutaj obejrzeć finały, oni także przychodzą do nas, pytają o historię. I nie jest to już historia komputerowa, która czasami nie do końca odpowiada rzeczywistości, ale opowiadamy im o tej historii rzeczywistej, o historii Wojska Polskiego i dorobku naszego oręża. A czy pan także grywa w World of Tanks czasami? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Okej, dziękujemy bardzo za rozmowę. Moi drodzy, przyjdźcie koniecznie na The Grand Finals z prostego względu. Oprócz rewelacyjnych potyczek czołgami możecie zobaczyć te piękne maszyny. Bądźcie z nami. Materiał nagrywaliśmy przy użyciu smartfona Nokia Lumia 1020.